Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prosta i w sumie szybka do zrobienia pieczona mielonka, która sprawdza się na co dzień i od święta. W moim domu jest też super zamiennikiem szynki, czyli odnajduje się i na kanapce, i na talerzu zimnych mięs. Jest też banalnie prosta i szybka do zrobienia. Ja zawsze mam w zamrażarce 2-3 paczuszki mielonego w domu mięsa, więc jeśli nie mam akurat szynki w domu, a nie chcę mi się iść do sklepu, a wiem, że będzie potrzebna, to po południu to mielone mięso rozmrażam, wieczorem piekę i studzę, a na noc wkładam do lodówki i rano można kroić w plastry. Doprawiam tę mielonkę bardzo prosto, bo dzięki temu pasuje do różnych dodatków. No i podpytywaliście mnie też o pieczenie mięs we frytownicy i ja na to trochę tym filmem chcę odpowiedzieć, bo dzisiejszą pieczeń można spokojnie piec w piekarniku, jak i w urządzeniu na gorące powietrze właśnie. Dla mnie i szybciej, i taniej, i zdecydowanie sprawniej, więc jeśli to brzmi dobrze, to zainteresowanych serdecznie zapraszam. Będzie praktycznie, pysznie i prosto, a przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zaczynamy! Mięso kroję na mniejsze kawałki i mielę w maszynce. Ja mam tu już zmielone, bo gdy jest w promocji, to kupuję od razu więcej, po czym mielę porcjuję po 300-400 gramów i zamrażam. Wczoraj wieczorem wyjęłam zatem dwie paczuszki po 350 gramów i zdecydowałam się na drób. Mam tutaj pół na pół mielone serca i udka drobiowe. Zatem 700 gramów mięsa przekładam do miski i mieszam, łącząc z grubsza. Na chwilę odstawiam na bok, teraz cebula. Obieram jedną średnią cebulę, kroję na kawałki, wkładam do blendera i rozdrabniam pulsacyjnie. Jeśli mielę mięso w maszynce, to cebulę przepuszczam przez maszynkę, rzecz jasna, mieląc ją razem z mięsem, wtedy za jednym zamachem wszystko mam gotowe. Moją porządnie rozdrobnioną cebulę dokładam zatem do mięsa. No i do tej masy dodaję teraz coś, co wchłonie nadmiar wilgoci i lekko zwiąże tę moją pieczoną mielonkę. Ja dodaję 4-5 łyżek czerwonej soczewicy, biorę suchą koniecznie. Soczewicę można podmienić też na kaszę lub na bułkę tartą, o czym więcej w przepisie na blogu, link pod filmem. U mnie soczewica, bo to sposób na przemycenie strączków do diety, a ta soczewica nie tylko dobrze tu pasuje i pęczniejąc wchłonie nadmiar wilgoci z mięsa, ale sprawi też, że mięso będzie bardziej wartościowe odżywczo. Teraz dolewam 3-4 łyżki zimnej wody, jak widzicie, ale nie więcej. Dziś wzięłam tu serca drobiowe, a one puszczają więcej soku niż takie klasyczne mięso, więc nie chcę przesadzić z wodą. I od razu dodaję też jedną łyżkę octu winnego lub jabłkowego dla skruszenia mięsa. Z grubsza mieszam, oceniając od razu konsystencję masy i doprawiam do smaku. Ja daję 2 ząbki drobno posiekanego lub przeciśniętego przez praskę czosnku, 3/4 łyżeczki soli, 3/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 1 łyżeczka majeranku i opcjonalnie, ale ja zazwyczaj te składniki w domu mam, więc najczęściej je dodaję, 2 łyżki suszonej natki pietruszki i 2 łyżki płatków drożdżowych nieaktywnych. One dają taki fajny, surowy posmak i zapach do pieczeni, więc jeśli nie macie, można pominąć. Ja, jak wspomniałam, zwykle mam i chętnie je tutaj dodaję. No jak widzicie, starannie mieszam, rozprowadzając przyprawy i dodatki i bardzo dokładnie to wyrabiam. Najlepiej ręką jak ciasto, co najmniej przez 2-3 minutki. I zobaczycie, przy wyrabianiu tej masy ręką, ona po minucie, dwóch zacznie tak porządnie gęstnieć i będzie taka dużo bardziej zwarta i gęsta niż zaraz po przewieszaniu łyżką czy widelcem. Pachnie przepięknie. No i po tym czasie można piec lub odstawić masę na godzinkę lub dwie do lodówki, by smaki się zaprzyjaźniły. Można też, rzecz jasna, tę masę spokojnie wstawić na noc do lodówki, choć przy mielonym mięsie nie trzeba akurat tak długo czekać. No dobrze, foremkę natłuszczam. Można ją też wyłożyć papierem do pieczenia, dzięki czemu później łatwiej będzie tę mielonkę wyjąć. Ja natłuściłam foremkę i myślę, że wyłożę przynajmniej tak z jednej strony papierem, żeby łatwiej to było rzeczywiście wyjąć po opieczeniu. Ten papier też delikatnie natłuszczam. Przytrzymuję klamerkami, żeby mi się nie przesunął i nie skleił z masą. No i wracam do mojej masy mięsnej. Raz jeszcze mieszam. Zobaczcie, ładnie spęczniała. To zasługa soczewicy. I zobaczcie, ona jest już na tyle gęsta, że spokojnie można byłoby z niej uformować taki podłużny klops lub taki bochenek, jak chleb powiedzmy, ułożyć na blaszce i piec w ten sposób. Ja jednak wolę zrobić to w keksówce. Masę przekładam zatem do przygotowanej foremki. Ja nakładam ją porcjami i starannie ubijam, tak żeby ta masa była zwarta i żeby nie było w mięsie prześwitów. Pomagam sobie przy tym łyżką, starannie dociskając do dna i do boków i z góry raz jeszcze wyrównuję, najlepiej zwilżoną w wodzie łyżką. I od góry chcę to jeszcze posmarować roztopionym masłem klarowanym, mniej więcej jedna łyżka, zatem przekładam trochę masła na łyżkę, roztapiam. No ja już nawet nie brudzę patelni, tylko robię to po prostu na łyżce. Polewam roztopionym masłem pieczeń, smaruję, pokrywając całą górę mojej przyszłej mielonki. No i tak przygotowaną formę wstawiam do rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez 40 minut. Po tym czasie obniżam temperaturę do 180 stopni Celsjusza
i dopiekam jeszcze przez około 20 minut. Na ostatnie kilka minut można włączyć termoobieg, żeby góra mielonki ładnie się zrumieniła, jeśli nie nastąpiło to samoistnie. No dobrze, to tyle o piekarniku, a ja, jak wspomniałam, piekę tę mielonkę we frytownicy na gorące powietrze, gdzie od razu jest wymuszony termoobieg plus mniejsza przestrzeń, więc wszystko dzieje się szybciej. Ja zatem przykrywam moją foremkę metalową pokrywką. Ja mam taką pokrywkę, gdybym nie miała, skorzystałabym z folii aluminiowej, tylko wtedy trzeba owinąć nią całą foremkę, tak żeby nie porwał tej folii obieg powietrza w urządzeniu. I piekę w 170 stopniach Celsjusza przez 30 minut. Po tym czasie zdejmuję przykrycie i teraz tak, ja ten papier do pieczenia do frytownicy używam na własną odpowiedzialność, ale z uwag praktycznych dopowiem, że kiedy przykrywam mielonkę pokrywką, to się nim nie przejmuję, no bo wiadomo, nic tam się nie stanie, natomiast kiedy tę pokrywkę już zdejmę, to pomocą noża chowam go za już ścięte mięso, tak żeby nie fruwał sobie radośnie i nie prowokował tutaj do jakichś samozapłonów. Potem po upieczeniu tylko go wysunę zza tego mięsa i będę mogła moją mielonkę ładnie wyjąć. I dopiekam w 160 stopniach Celsjusza przez mniej więcej 10 minut, do czasu aż mielonka będzie gotowa. No dobrze, upieczoną wyjmuję i od razu delikatnie odlewam płyn z dna foremki. W tego typu pieczeniach zawsze się trochę go zbierze i ja absolutnie go nie wylewam, to jest pyszny dodatek do zup lub na przykład baza sosu pieczeniowego. Jeśli planuję podać to mięso na zimno, to troszkę tego płynu zostawiam w foremce i kiedy mielonka dobrze przystygnie, a potem się schłodzi, to ten płyn zamieni się w przepyszną galaretkę. Taka naturalna galaretka tworzy się szczególnie przy pieczonym drobiu i wieprzowinie. No dobrze, zostawiam do ostygnięcia, po czym wyjmuję z foremki, wstawiam do lodówki na kilka godzin lub na noc i po schłodzeniu mięso wygląda tak. Pachnie rewelacyjnie, można kroić i podawać. Zobaczcie, kroi się bardzo ładnie, mięso jest zwarte, piękny plaster. No ja sobie to będę kroić, a w trakcie krojenia prośba. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśniesz kciuk w górę oraz zasubskrybujesz kanał, by mieć stały dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień, więc subskrybuj oraz wciśnij dzwoneczek obok, żeby otrzymać bezpłatne powiadomienie. Ty masz korzyść, ale też wspiera to moją pracę, bo dzięki temu wiem, co Ci się podoba. A dwa, myślę, że algorytm poleca wtedy przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać, więc serio, z góry za to dziękuję. A jeśli już subskrybujesz kanał, to wielkie dzięki za okazane wsparcie i znak, że to, co robię, jest dla Ciebie przydatne. Pięknie dziękuję. No i jak widzicie, kroję w grubsze lub cieńsze plastry. I podaję jak każde domowe mięso. Do pieczywa, do kanapek, do podjadania na zimno z ulubionymi warzywami i sosami, a na święta na talerzu zimnych mięs na przykład. Ja lubię tę mielonkę z domową ćwikłą lub z chrzanem i jest to absolutnie pyszne i jak sami widzieliście, banalnie proste domowe mięso. I teraz tak, zobaczcie, plastery są ładne, stabilne, nie rwą się. Ja tu daję soczewicę, więc ona oczywiście wchłania wilgoć, scala mięso i sprawia, że jest takie bardziej stabilne i zwarte, ale jednocześnie też podczas krojenia jest osobnym elementem, więc może powodować delikatne kruszenie mięsa. Krojąc ostrym nożem, jak widzicie, idzie to sprawnie, plastry są stabilne i nic się nie dzieje. Ale tu od razu taka podpowiedź praktyczna, robię dokładnie tę samą mielonkę z tymi samymi składnikami, z tymi samymi przyprawami, pomijając po prostu soczewicę, uzyskuję wtedy trochę więcej płynu na dnie po upieczeniu, który zlewam do zupy lub do sosu, a mielonka jest po prostu z samego tylko mięsa, bez soczewicy. Ja lubię tę soczewicę dodać, podbijając wartość odżywczą pieczeni, plus zawsze to jakaś odmiana od takich samych domowych mięs, więc u mnie tak, a na blogu rozpiszę kilka innych wariantów z podmianą lub pominięciem soczewicy w tej mielonce. Pachnie przepięknie. U mnie na święta będzie z ćwikłą, na co dzień podaję z takimi dodatkami, na jakie mamy ochotę, rzecz jasna. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać, może nawet w te święta. Nie ma tu za wiele pracy, a efekt jest naprawdę smakowity. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, wstawię tam też listę składników. Zerknij też na inne domowe mięsa, może z szynkowaru, bo też są bardzo proste. I tu od razu polecę karkówkę z majerankiem, którą najprawdopodobniej będę w tym roku robić z myślą o pierwszym i drugim dniu świąt właśnie. No nic, dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym przepięknie dziękuję za okazane wsparcie. No i przepysznej pieczonej mielonki Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!